Pani burmistrz, spotykamy się na kilkadziesiąt godzin przed zakończeniem roku szkolnego 2021-2022. Jaki on był w gminie Lubawka? Z pozycji już ostatnich dni słonecznych wydaje się, że był słoneczny i dobry. Jak zawsze są dni złe i dni dobre, a ocenia się już z perspektywy ostatnich doświadczeń. Na pewno trochę inny, bo już dzieci chodziły do szkoły praktycznie cały czas. Były malutkie wyjątki. Próbujemy i próbowaliśmy nadrobić te złe doświadczenia, które nam w szkołach spowodowała pandemia. I mam nadzieję, że to już będzie w przyszłym roku odczuwalne, że kontakt z rówieśnikami i kontakt taki społeczny będzie naprawiany. Wymaga to na pewno trochę czasu i cierpliwości. Przed nami wakacje. Dla osób, które nie zdecydują się, czy nie będą mogły z różnych powodów wyjechać na wakacje, Dom Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przygotował zarówno i w Chemsku, jak i w Lubawce pakiet imprez, wydarzeń, które będą mogły być zaoferowane dzieciom nie opuszczającym naszą gminę. Cały wykaz będzie dostępny na stronie MGOK-owej, także zapraszam do zainteresowania się tym wykazem i sprawdzeniem, które zajęcia i które wydarzenia będą dostosowane do wymagań poszczególnych dzieci. Pani burmistrz, kiedy spotkaliśmy się tutaj przed rozpoczęciem tego roku szkolnego, to było pod koniec sierpnia 2021 roku. Wtedy rozmawialiśmy o wielu obawach, które tak naprawdę wtedy rodziły się w głowach nie tylko naszych, ale również nauczycieli, rodziców, jak to będzie. Było dość trudno, bo trzeba było przede wszystkim nadrabiać te zaległości, które pojawiły się w ostatnich latach. Pokazały się nowe problemy, przede wszystkim społeczne. To jest duże wyzwanie dla pedagogów, duże wyzwanie dla psychologów. Chciałam, żeby w tym roku szkolnym było większe wsparcie psychologiczne w gminie, w naszych szkołach. Z różnych powodów nie wyszedł mi ten pomysł. Psychologów nie ma w nadmiarze na naszym rynku pracy, albo są tak zajęci, że ich edukacja nie do końca jest intratna do tego, żeby podjąć takie zajęcia. Niemniej jednak w rozmowach z dyrektorami zawsze mówiłam, że wszyscy nauczyciele mają przygotowanie pedagogiczne. I ten rok był takim wyzwaniem właśnie dla nauczycieli, uruchomieniem ich wszystkich doświadczeń i nauk pedagogicznych, żeby wyrównać ten poziom kontaktów społecznych dzieci sprzed pandemii, które zanikły, siłą rzeczy zanikły w czasie pandemii. Nie kontaktowali się z rówieśnikami albo kontaktowali się online. To jest całkiem inna specyfika funkcjonowania młodego organizmu. Ja nie jestem ani psychologiem, ani pedagogiem, także nie wiem, jakie to będą skutki dla tego rocznika, czy dla tych roczników w latach późniejszych. Mam nadzieję, że przy normalnym, dłuższym funkcjonowaniu, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni przed pandemią, to wszystko się zniweluje i wróci do właściwych norm społecznych. Zobaczymy, czas pokaże. Pani burmistrz, ale to też był rok chyba taki bardzo dobry dla lubawskiej oświaty. Po raz pierwszy młodsi koledzy spotkali się ze starszymi kolegami. Okazało się, że integracja jest bardzo potrzebna, że nowe przedszkole tak naprawdę jest ładne, że dzieci chodzą tam z uśmiechem. Ten pomysł, który udało mi się, do którego udało mi się przekonać naszych też radnych, pokazał, że warto
inwestować mniejsze kwoty, a efekt jest podobny jak budowa nowego przedszkola. Stan przedszkola na ulicy Dworcowej to już jest stan prawie, że no, mocno, mocno zużyty. Ja wielokrotnie powtarzałam, że ja chodziłam do tego przedszkola i on w takiej formie, w jakiej jest, był w środku, był cały czas, ja go pamiętam ze swojego okresu chodzenia do tego przedszkola. Także nijak nie spełniał wymogów edukacji przedszkolnej obecnego pokolenia. Przy niżu demograficznym, z jakim się spotykamy już od kilkunastu lat i wybudowaniu czy rozbudowaniu szkoły na ulicy Mickiewicza w takim stopniu, że tych pomieszczeń jest no, dużo więcej niż by to wynikało, szczególnie po reformie edukacji i po likwidacji gimnazjum. Także to był dla mnie jedyny i sensowny sposób zagospodarowania pomieszczeń szkolnych przy właśnie braku odpowiednich pomieszczeń przedszkolnych. Przedszkole, jak widać już teraz w rzeczywistości, ma się fantastycznie, jest przystosowane i dzieci są zadowolone. Przede wszystkim mogą korzystać ze stołówki, czego nie można było zrobić na ulicy Dworcowej, a catering, który był przywożony, spełniał, nie spełniał oczekiwania niektórych rodziców. Po wnioskach, które mamy w tej chwili do przedszkoli, widzimy wzrost zainteresowania mieszkańców gminy Lubawka właśnie oddawaniem dzieci do przedszkola na ulicy Mickiewicza. Także efekt jest pozytywny, przyniósł oczekiwane rezultaty. Zamiast wydawać 8 czy w obecnych cenach nawet 10 milionów na nowe przedszkole, mamy to przedszkole za dużo, dużo mniejsze pieniądze. A jeszcze jeden efekt, który powinniśmy, o którym powinniśmy wiedzieć, że teoretycznie, zakładam, budujemy nowe przedszkole, szkoła zostaje w takim stanie, w jakim jest. Pomieszczenia, które są niewykorzystane, na które nie dostajemy subwencji, muszą być koszta stałe, czyli ogrzewanie, oświetlenie muszą być cały czas wydawane, a nie ma dopływu gotówki na ich utrzymanie. Także per saldo naprawdę to jest najlepszy sposób z punktu widzenia przede wszystkim pedagogicznego i wykorzystania pomieszczeń tych publicznych gminy Lubawka za najlepsze, jakie mógłby być, optymalne rozwiązanie przedszkola i szkoły. W tej chwili zostaje jeszcze dla nas do zrobienia tam plac zabaw, bo tego jeszcze nie ma. Chcemy to zrobić w ciągu wakacji. Czy uda nam się w całości wykonać zgodnie z zamierzeniami na początku roku, bo przypomnę, planowaliśmy, że plac zabaw, przeniesienie i zrobienie właściwej nawierzchni będzie nas kosztować około 100 tysięcy złotych. W tej chwili po tym skoku cenowym wiemy już na pewno, że nie uda nam się w całości tego zrobić, więc będziemy robić to, co jest, podzielimy to na etapy, żeby sukcesywnie go skończyć, ale nie mam w tej chwili pomysłu, skąd wziąć brakującą kwotę, a to według szacunków jest razy 3 wzrosło, czyli jak szacunek, kosztorys był na początku roku na 100 tysięcy, ten plac zabaw miał kosztować, tak w tej chwili dostaliśmy ofertę na 300 tysięcy. Jest po prostu horror cenowy w materiałach budowlanych i nie tylko w materiałach budowlanych. Także w czasie wakacji będziemy chcieli już skończyć to, na co nas będzie stać na placu zabaw dla dzieci przedszkolnych. Także od września mam nadzieję, że dzieci już nie tylko będą miały ładne przedszkole na ulicy Mickiewicza, ale również plac zabaw adekwatny dla ich potrzeb. I w perspektywie czekamy, przygotowujemy się do, zbieramy pieniądze. Być może w nowej perspektywie będą środki na ten cel do wykorzystania, albo własnym sumptem będziemy robić dalszą
część zmiany sposobu użytkowania na, po to, żeby za 2-3 lata przenieść również przedszkole przy ulicy Szymrychowskiej i wtedy w Lubawce na ulicy Mickiewicza będzie kompleks zespołu szkolno-przedszkolnego, taki sam jak funkcjonuje w Chełmsku Śląskim, on się sprawdził i to jest prawie, że kalka z Chełmska Śląskiego również przy ulicy Mickiewicza w Lubawce będzie. Pani burmistrz, chciałbym porozmawiać może o tych kosztach, bo w gminie Lubawka są 3 szkoły. Pierwsza to jest w Lubawce, druga w Chełmsku Śląskim i moja ulubiona ta szkoła, która ma bardzo fajny potencjał, do której chodzi bardzo mało osób, ale to taka fajna szkoła, czyli szkoła w Miszkowicach. Jakie dzisiaj są koszty utrzymania tych szkół? Czy to jest znacząca pozycja w budżecie? Edukacja była, jest i będzie znaczącym wydatkiem budżetu gminy Lubawka, każdego samorządu. Ale edukacja nie do końca może przekładać się na wprost na wyniki ekonomiczne. Nie da się zmierzyć złotówką poziomu wykształcenia młodzieży i dzieci. Mamy 3 szkoły w gminie Lubawka i 3 szkoły z różnym poziomem wielkości i z różnym poziomem też dzieci uczęszczających do tych klas. Trudno jest zrobić, jestem przeciwnikiem robienia dużych szkół dla wszystkich dzieci, bo najlepiej wyposażona szkoła we wszystkie możliwe zdobycze XXI wieku nie zastąpi ciepła i takiej rodzinnej atmosfery szkoły, chociażby jaka jest w Miszkowicach. Chełmsko również jest małą szkołą i w Chełmsku również będziemy się zastanawiać czy borykać z problemem pustych pomieszczeń, bo tam też demografia i likwidacja gimnazjum zrobiła swoje. Ale to jest temat do rozmów z mieszkańcami, to jest temat do rozmów z radnymi, co można zrobić, żeby optymalizować koszty utrzymania budynków gminnych, budynków użyteczności publicznych. Ktoś kiedyś mi powiedział, że powinna być jedna duża szkoła w całej gminie i dowozić dzieci do szkoły. Absolutnie nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Uważam, że każda z naszych 3 szkół ma swój klimat, ma swoje uroki i przy akceptacji rodziców można zrobić taką optymalizację, żeby było miejsce dla wszystkich 3 szkół na terenie gminy Lubawka. Czyli pani burmistrz, dzisiaj jasna deklaracja, nie będzie zamykania żadnej szkół, pomimo tego, że ceny rosną i chociażby tutaj na tej sali bardzo często pada pytanie o koszty związane chociażby z ogrzewaniem. Trzeba będzie to przyjąć i realizować dalej. Między innymi mówię, propozycja moja przeniesienia przedszkola właśnie do szkoły w Lubawce na ulicy Mickiewicza była elementem takim szukania pozytywnych oszczędności, a nie cięcia kosztów dla samych cięcia kosztów. To jest efekt, jak można optymalizować wydatki, które są potrzebne i gdzie można spinać te koszta, żeby one były przyjemne i pożyteczne dla wszystkich mieszkańców gminy. Pani burmistrz, dość długo rozmawiamy o temacie oświaty, ale to jest bardzo ważny temat nie tylko dla nas, dla dziennikarzy, ale również dla państwa, dla samorządowców oraz dla wszystkich mieszkańców gminy, bo te zapewnienia, które dzisiaj tutaj padają, czyli nie będzie likwidacji żadnej szkoły, są dla tych lokalnych społeczności bardzo ważne. Tak, to co powiedziałam. Moje stanowisko w tym zakresie, szkoły, które ma gmina Lubawka, są przyjazne dla dzieci do nich uczęszczających i tak to zostawmy, nie ma potrzeby, żeby
grzebać, w cudzysłowie, grzebać w tych szkołach. Panie burmistrz, te szkoły są przyjazne nie tylko dla dzieci, dla mieszkańców gminy Lubawka, ale również dla tych dzieci, które znalazły schronienie w gminie Lubawka przed wojną i dzisiaj one się integrują z polskimi dziećmi. Mówimy tutaj o dzieciach, które przyjechały do Lubawki, do gminy Lubawka z Ukrainy. Mamy na terenie gminy Lubawka uchodźców z Ukrainy. Uzyskali u nas możliwość chwilowego, czy są już deklaracje, że co niektórzy chcą zostać jednak na stałe, bo mamy uchodźców z Mariupola, które mówią, te osoby, że po prostu nie mają do czego wracać i robią, już czynią starania, żeby uzyskać status uchodźców. Uchodźcy na pobyt stały, ewentualnie obywatelstwo, więc to już jest w ich zakresie i te sprawy załatwia wojewoda z ramienia rządu. Natomiast dzieci, które są na naszym terenie, które chcą, bo to nie jest obowiązek, to jest dobrowolność osób, które znalazły u nas schronienie, że wysyłają swoje dzieci do naszych szkół. Dzieci uczęszczają do szkoły w Chełmsku Śląskim. Największa grupa jest w Lubawce. Przez jakiś czas była grupa w Miszkowicach, ale ona powoli się zmniejsza bardzo, bardzo istotnie. W największym okresie takiego boomu zjeżdżania się uchodźców mieliśmy około 500 uchodźców na naszym terenie. W tej chwili jest około 150 osób. Dzieci w szkole mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i psychologiczną, bo jedna pani, która jest, mieszka w Chełmsku Śląskim, jest, ma również uprawnienia psychologa. Ma stosowne zezwolenie kuratora na wykonywanie tej pracy właśnie w naszych szkołach i przy okazji pedagoga, który kiedyś pracował w zespole szkół w Lubawce, a wrócił w tej chwili w związku z sytuacją nie tylko na Ukrainie, ale między innymi na Białorusi, pan Paweł Kasprzyk, prowadzi zajęcia już takie dwujęzyczne, polsko-ukraińsko-białoruskie. Więc dzieci rewelacyjnie i bardzo szybko się uczą języka polskiego i kontakt z nimi jest bardzo, bardzo dobry. Pani burmistrz, wspomniała pani, że około 500 osób przybyło na teren gminy Lubawka. Ta pomoc trochę, która była w każdej gminie, przypominała zrzutkę. Gdyby nie społeczeństwo, gdyby nie mieszkańcy, tak naprawdę by był wielki problem. To mieszkańcy po raz kolejny i samorządowcy powiedzieli, musimy sprostać tym zadaniom, pomimo zapewnień władz rządowych, że my wam pomożemy. No przez długi czas tej pomocy nie było. Nie, jak najbardziej potwierdzam pana zdanie wypowiedziane przed momentem, że to Polacy sprawdzili się w tej pomocy dla braci ze wschodu. To samorządowcy właśnie otworzyli, było otworzyć, żeby można było udzielić im schronienia i takiej pomocy prawno-socjalnej. Pani burmistrz, dzisiaj tak naprawdę te pieniądze są już w gminie Lubawka, te rządowe pieniądze, które były obiecywane, że tak, będą pieniądze na pokrycie kosztów, będą pieniądze na wyżywienie, będą pieniądze chociażby na edukację dzieci. Dostajemy sukcesywnie pieniądze, które były obiecane i tu może muszę potwierdzić, że one są rzeczywiście przekazywane przez za pośrednictwem wojewody. My jesteśmy po trzech już transzach wypłaty tych świadczeń, szczególnie dla osób, które udzielały schronienia, mieszkańców prywatnie udzielały schronienia i udzielają schronienia dalej dla uchodźców. To jest kwota 40 zł za dzień dla jednego uchodźcy. Z tym, że to obejmuje również nie tylko zamieszkanie, ale również wyżywienie.
Jesteśmy po tej trzeciej transzy wypłaty tych świadczeń. W tej chwili zbieramy wnioski, żeby na koniec czerwca złożyć odpowiednie zapotrzebowanie na środki za miesiąc maj, bo to taka, tak wygląda właśnie wypłata tych świadczeń. Z poślizgiem, bo należy złożyć wniosek, ten wniosek jest weryfikowany i dopiero później dostajemy pieniądze od wojewody na wypłatę dla poszczególnych wnioskodawców o środki. Każdy, kto wjeżdża do gminy Lubawka, a raczej do Lubawki, widzi coraz ładniejszy park. Park Watra, który kiedyś był takim jednym z reprezentacyjnych miejsc. W ostatnim roku odbyły się tam Dni Lubawki i teraz znowu jego świetność wraca. Cieszę się, że to już jest widoczne. Zamierzeniem naszym, moim jest to, żeby podwyższać atrakcyjność właśnie tych terenów zielonych. W 2015 roku zrobiliśmy koncepcję zagospodarowania wszystkich terenów zielonych w gminie Lubawka. Między innymi Park Watra również ma taką koncepcję. Ponieważ całość prac jest bardzo, bardzo kosztowna, żeby zrobić ją od razu jednocześnie i inwestycje odbywają się w różnych zakresach w gminie Lubawka i trudno byłoby robić tylko i wyłącznie jedną inwestycję. Dlatego postanowiliśmy, że realizacja Parku Watra, ale nie tylko wszystkich terenów zielonych, będzie odbywać się sukcesywnie. Na tą część, która jest w tej chwili kończona, dostaliśmy dofinansowanie z programu odnowy terenów rolnych. Poprzez Kwiat Lnu, przez Urząd Marszałkowski. I kwota tam sięga około 300 tysięcy złotych i ona jest wbudowana w tej chwili w ten teren Parku Watra. Poprawiają się już wizualnie ścieżki te rekreacyjne. Cały obszar stawu też zaczyna wyglądać, już jest odsłonięty i wygląda bardzo, bardzo fajnie. Chciałabym przy tej okazji wyjaśnić jeden taki element, który dosyć kontrowersyjnie się wydaje na pierwszy rzut oka. Pół ściętego drzewa pozostawionego w otoczeniu właśnie naszego stawu. Proszę Państwa, jest to pomnik przyrody, który nie możemy dalej obciąć, ponieważ jest tam zwierzątko, które podlega ochronie prawnej, więc dlatego został on zrobiony. Tam będzie tabliczka, która będzie informowała jako tabliczka edukacyjna, kto tam jest, kto tam zamieszkuje i jak, dlaczego zostawiona jest taki fragment drzewa, a nie jest ścięty do końca. Musimy respektować przepisy, czy musimy respektować ustalenia, które zapadają wyżej, bo taka powinna być zasada współorganizowania terenów dla miejsc publicznych. To znaczy się może inaczej, to my tam jesteśmy gośćmi, a to zwierzątko mieszka tam na co dzień, to my je odwiedzamy. Tak, my je odwiedzamy i będzie to naturalna edukacja dla wszystkich dzieci, dla wszystkich mam, dla wszystkich rodziców, którzy tam przebywają, w ogóle dla wszystkich osób, które przejdą koło tego drzewa, bo to też jest taki element zaciekawiający, dlaczego ten pieniek na wysokości ponad metra nie został usunięty. Więc informacja na tablicy będzie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Panie burmistrzu, ulica Przyjaciół Żołnierzy to taka ulica, która bardzo długo czekała na swój remont. Ta ulica została zrobiona w roku 2021. To chyba była końcówka tego roku, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dzisiaj mieszkańcy są zadowoleni z tego remontu? Wczoraj były duże opady deszczu, spadły na Lubawkę. Trochę się niepokoiłam, jak to będzie wyglądało, ponieważ ostatnie fake newsowe informacje
pokazujące się w naszej gminie mówiły, że może być jakiś problem z odprowadzaniem wody, że droga została źle wykonana, ulica właściwie została źle wykonana, więc to była weryfikacja prawidłowej koncepcji projektu budowlanego opracowanego przez drogowca z pełnymi uprawnieniami drogowymi i później wyjaśnienia w różnych momentach właśnie złego wykonania tej drogi. Jak gdyby wczorajszy deszcz zweryfikował, że osoby z uprawnieniami budowlanymi, pełnymi drogowymi, które zaprojektowały tą ulicę w sposób taki, a nie inny, miały rację i ulica wyłapała całą wodę, nie zalewając nikogo, odprowadziła wodę do studzienek zlokalizowanych we właściwych miejscach i nie ma problemu, czyli fake newsowe informacje nie sprawdziły się w rzeczywistości. Czyli ta kanalizacja spławno-deszczowa czy deszczowo-spławna na dzień dzisiejszy działa. Nie ma większych problemów, jeżeli chodzi o udrożnienie tej drogi po obfitych opadach deszczu. Było mały zatar wody był na krzyżówce Przyjaciół Żołnierza z Strzemyszkowską, ale jak się okazało po zejściu wody, że siła wody pospłukiwała cały brud z ulicy i to, co wiatr strącił w trakcie ulewy i po prostu kratka była założona tymi brudami i ona spowalniała odchodzenie wody. Tam dzisiaj jeszcze mają panowie sprawdzić, czy rzeczywiście ta ostatnia studzienka jest drożna w środku, czy trzeba ją jeszcze poprawić, czy udrożnić ją więcej. Ale mam nadzieję, że to naprawdę ulewa zweryfikowała wszystkich malkontentów i czarnowidztwów, którzy podważali kompetencje osób z uprawnieniami i z przygotowanych merytorycznie do wykonywania takich robót. Panie Burmistrzu, na koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałem zostawić temat Polskiego Ładu, czyli dużych pieniędzy, które wkrótce powinny pojawić się. Ja mówię specjalnie wkrótce, prawda, bo nie znamy jeszcze daty, w których te roboty mogą się rozpocząć i czy przede wszystkim takie gminy jak Lubawka, Bolków znajdą po pierwsze projektantów, a po drugie wykonawców tych robót, bo coraz częściej więcej jest problemów z pozyskaniem wykonawców niż z pozyskaniem pieniędzy. Panie redaktorze i drodzy państwo, problemy były, są i będą. Po to jesteśmy tutaj w urzędzie, żeby je rozwiązywać. Ja nie mówię, że będzie łatwo i nie mówiłam, że będzie łatwo, ale dotychczasowe działania pokazują, że można załatwiać tematy, nawet często, gęsto mówiąc, nierozwiązywalne. Już nie mówię o tym, że Bukówka od 30 lat była nie do ruszenia i nic nie można było tam zrobić, jednak determinacja i konsekwencja pokazuje, że jak się chce, to można. Oczywiście nie wszystko i nie w całym zakresie, ale trzeba po prostu działać, żeby osiągać sukcesy. Tak samo i w tym wypadku. Mamy z Polskiego Ładu, złożyliśmy wniosek. W tamtym roku dostaliśmy ponad 4 miliony na ulicę Kolonia w Chełmsku Śląskim. Jesteśmy po zrobieniu programu funkcjonalno-użytkowego, bo w takiej konwencji zaprojektuj i wybuduj. Uważam, że ta konwencja jest najlepsza dla spraw drogowo właśnie kanalizacyjnych. Będziemy ją realizować i wszystko jest na dobrym etapie, że wyłonimy wykonawcę tego zadania. Ja nie wiem, jak się zepniemy z kosztami tak docelowymi, bo w tamtym roku 4 miliony, a w tym roku 4 miliony to są zgoła całkiem inne kwoty do zrealizowania zakresów budowlanych.
chociażby mówiąc o placu zabaw przy przedszkolu. Planowaliśmy 100 tysięcy, wychodzi teraz, że musimy mieć 300 tysięcy. I tak samo w Chełmsku Śląskim. Mamy przyrzeczone 4 miliony, chyba 200 tysięcy złotych i będziemy robić wszystko, żeby zrobić maksymalny zakres planowany do zrobienia na tym odcinku. W tym roku w lutym był drugi nabór do Polskiego Ładu. Składaliśmy na kanalizację Miszkowice-Jarkowice, bo tam nie udało nam się zrobić ze środków właśnie PROW-owskich w 2019 roku. Z różnych powodów, już teraz nie będę wchodziła w szczegóły, ale nie udało nam się zrobić. Składaliśmy wniosek. Dofinansowanie było bardzo, bardzo małe do wzięcia na nasze potrzeby. Więc złożyliśmy na dokończenie drugiej strony Miszkowic i Jarkowic wodociągów, bo tam jest już problem właśnie z poziomem wód w studniach i tam należy zrobić tą kanalizację, wodociągi. I drugi obszar, który musimy wykonać kanalizacji, a przy okazji wodociągów, to jest druga część Chełmska Śląskiego, ulica Sądecka i Podhalańska. Też była próba zrealizowania tego zadania z ZIT-u aglomeracji wałbrzyskiej, ale pandemia nam uniemożliwiła konsultacji z mieszkańcami, bo kwestia przyłączy tam była dużo problematyczna. Teren górzysty, przyłącza są różnej długości, a ZIT nam nie uniemożliwiał współfinansowanie czy pomoc mieszkańcom do zrealizowania tych przyłączy. Mam nadzieję, że Polski Ład, bo nie znam w szczegółach, umożliwi nam w jakiś sposób pomoc czy współpracę, współudział w wykonaniu nie tylko sieci, ale tych przyłączy, a przede wszystkim rozmowę z mieszkańcami, uświadamianie ich w jakim celu i po co my to robimy. Także mamy ponad 8 milionów przyznanych z drugiej transzy Polskiego Ładu. Przystępujemy do tego, żeby właśnie jedna i druga dokumentacja jest przygotowana, bo i na Chełmsko, i na Miszkowice, i Jarkowice również mamy dokumentację zrobioną, z tym, że ona musi być przeglądnięta, tak zwany screening tej dokumentacji musi być zrobiony, żeby dostosować wymogi technologiczne do obecnych wymogów sanitarno, chociażby kanalizacyjnych, a z wykonawcami, no będziemy, na pewno mamy doświadczenie z tymi wykonawcami, którzy już robili na naszym terenie i nie mówię, że będzie łatwo. Będzie może trochę trudniej niż było to do tej pory, ale nie jest to niemożliwe do ogarnięcia, do wykonania. Pani burmistrz, zaczęliśmy od edukacji, zaczęliśmy od tego, co będzie się działo podczas tegorocznego lata i skończmy może dzisiejsze nasze spotkanie na życzeniach dla tych, którzy już czekają na ostatni w roku 2021-2022 ostatni dzwonek. Już mówiąc słowami piosenki jeszcze z lat chyba 50., już za dni parę weźmiesz plecak swój i gitarę. Więc wszystkim dzieciom, wszystkim, którzy kończą szkołę i będą mogli odpocząć przez 2 miesiące, życzę udanych, spokojnych i bezpiecznych wakacji, powrotu do szkół we wrześniu radośnie, uśmiechnięci, żebyście byli i żeby naładować przez te 2 miesiące baterie na następny rok szkolny. A te baterie będzie można naładować na terenie gminy Lubawka, bo to piękna gmina, w której jest wiele rzeczy do zobaczenia. Dziękuję panu za te słowa. Jako niemieszkaniec gminy Lubawka, tym bardziej to jest najlepsza pochwała, jaka może być dla mieszkających tutaj mieszkańców. Dziękuję bardzo za rozmowę.